No i witam was ponownie. Tak mi się wydaje, że już wymyśliłem tytuł dla tej serii. Uznałem, że nawiązując do pewnych kultowych powiedzonek, będzie się ona nazywać Takie tam z Minecraftem. No i cóż, w międzyczasie dorobiłem sobie jedną skrzynkę, rozszerzyłem magazyn. Tu się pojawił węgiel, ale na razie nigdzie nie wydobywałem, bo nie chcę tu sobie psuć geometrii przestrzennej. A, tak. Stworzyłem sobie takie małe... Małe jak małe. Zejście na sam dół. Uznałem, że coś ciekawego może się znaleźć. Tu jest lapis. No i tu w zasadzie zamierzam potem kontynuować ten tunel. No aż natknę się na jakieś diamenty albo lawę, to wtedy po prostu zrobię rozgałęzienie. Potem tu po pewnym czasie się utworzy taki labirynt w różne terze. Będę się mógł w nim łatwo zgubić. No i tutaj na razie też nie wydobywałem ani węgla, ani redstone'a, ani nic. No bo nie jest mi do niczego potrzebny. Tutaj kawałek wyżej. Nie wiem, czy pokazałem. Wpadłem na takie przejście. No i to jest droga do jednego z miejsc, w których już byłem. Chociaż jak widać, nie byłem jeszcze wszędzie. O, żelazo to się przyda. Węgla to już mam na tabory. No, ale dobra, to już sobie kiedyś tu zbadam samodzielnie. Może lepiej pochodnie usunę. To wtedy będzie wyglądać następnym razem, jak tu przyjdę, będę myślał, że tu nie byłem i zbadam dokładnie, co tam było. No a na razie nie mam żadnych drzwi ani nic, więc taka prowizorka. No i wracamy na górę. A tak, dodałem nową skrzynię, bo zwyczajnie ziemi, kamienia, piasku i pochodnych, czyli no akurat tu nie ma jakichś schodków czy czegoś, robiło się zwyczajnie już za dużo i ta skrzynia się zdążyła zaczęwało przepełniać. No i to na razie tyle. Tutaj. Tutaj. No, dzień się kończy, ale to zaraz. Myślałem, żeby sobie zrobić tu taką małą plantację grzybów, ale nie jestem pewien, jak one się tam rozsadzały, więc na razie no od jakiegoś czasu już tam są posadzone i nie ma kolejnych. A tutaj jest moja mała farma pszenicy. W miarę jak będę miał coraz więcej nasionek, to zacznę wykorzystywać kolejne te. No, wykorzystuję minimalną ilość wody, żeby maksymalną ilość nawodnić tych pól. Zaraz, nawodnienie było dla trzech, czyli w zasadzie nawet nie potrzebuję tak dużo, no ale już tak zrobiłem, to tak niech zostanie. Jak będę powiększał farmę, to wtedy coś się innego może wymyśleć. A właśnie, kiedy nie nagrywałem... Kiedy nie nagrywałem, tylko tak po prostu sobie poza odcinkiem grałem, to mi się wydarzyła taka mała śmieszna, no wtedy nie była śmieszna, teraz może być sytuacja z creeperem. No to może ją wam teraz pokażę.
No. A oprócz tego jeszcze, jak tutaj robiłem sobie tą farmę, miałem takie dwie kolejne sytuacje. Jedna to w pewnej chwili Minecraft zamienił się na chwilę na grę typu, nie wiem, Plants vs. Zombies. No, czyli musiałem odpierać kolejne fale zombich. No to zobaczcie sobie. No i ostatnia owca. Chociaż nie owca, co w zasadzie mi niepotrzebne. No i ostatnia sytuacja to było z Endermanem, akurat. No, czyli jednak. Padał deszcz, no i okazało się, że nawet wtedy Enderman przyjmuje obrażenia. No i w ten sposób łatwo można zyskać perły z Endermana. No, zobaczcie sobie. No i tak jak obiecaliśmy, tak jak wam obiecałem, tym razem chyba sobie wybierzemy się gdzieś łódką. No, wydaje mi się, że popłyniemy tam, tak, żeby cały czas po prawej mieć jakiś ląd. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się wrócić z powrotem. No, mamy pełny ekwipunek, trochę narzędzi, jakby coś tam ciekawego się napotkało. No, to mogę chyba zostawić raczej w domu. Już zapomniałem nawet, że sobie przetopiłem. Trochę przetopiłem. Uwędziłem trochę drewna i wytworzyłem węgiel drzewny. No i cóż, wydaje mi się, że nie ma czekać do rana, no bo i po co teraz, noce w Minecrafcie są bardzo przyjemne. Więc lecimy na Szczecin. O, znowu parada. Mam wrażenie, że strasznie duży jest spawn tych potworów. Ciasno, ciasno. Bym się na zakręcie nie wyrobił. Ojojojojoj. A pójdziesz ty. Tak, chodzi teraz za mną muzyczka z tego najnowszego Scream'a. Swoją drogą mocno nawiązuje do Morrowinda. W zasadzie to tylko przeróbka głównego motywu chyba z Morrowinda. No i chyba dlatego właśnie tak mi się podoba. Jednak warto czerpać ze starych motywów. Pełnymi garściami brać z nich to, co najlepsze. No, i tu jeszcze nie byłem. Co my tu? No to co, pobawimy się trochę z Endermanem? Dobra, chyba zadziałało. No, ono tu. Zobacz, jaka milutka woda. A tu co, kałamarnice? Mam wrażenie, że mnie nie lubisz. Ale mógłbyś to jakoś okazać, na przykład. No, wskoczyć tu do wody, podpłynąć do mnie, zdzielić z liścia w twarz, a nie tak, o. To już jest coś konkretniejszego. O, dobra, a teraz gdzie żeś się podział? No nic, najwyżej nas zaatakuje za jakieś w najmniej spodziewanej chwili. Albo już spoczął nad mnie od mentów. Odpłynąłem tylko tyle i już ten strumień lawy jest praktycznie niewidoczny. O, liany. Nie wziąłem tych nożyc, nie ma jakich ściąć chyba. Zresztą zaraz sprawdzimy. O.
zniszczył mi łódkę. O, grzybów jest sporo. Ale najpierw obowiązek, potem przyjemność. Aj, aj, aj. Tak. Mieczyk mi się skończył. Ach, nic z tego. Przynajmniej grzybów trochę sobie nazbieram. No i w zasadzie skoro... Czy on trafił strzałą creepera? Chyba ja go dobiłem, tak to powinna z niego płyta wypaść z tego co się orientuje. Jeszcze jeden. A, wybuchaj se. Za mnie to. Chce człowiek sobie... A, spoko. Właśnie, zrobię sobie TNT i będę drążył metodą wybuchową. Owce, nie, ja nie owce chciałem, ja chciałem te, kury. Ja chciałem trochę... Co... jeszcze? Ha! A masz to swoje. No proszę, jak mnie wzięło tylce. Mogę się w końcu zająć tą kurą? No, Minecraft. No. Naprawdę masa tych potworów. Nie wiem, czy to dlatego, że do nowego obszaru przyszedłem i... jakby na nowo się wygenerowały, czy co? Ja chcę tylko sobie trochę mięsa. Ale nie mięsa z zombiaka, bo jakoś tak nie wpływa za dobrze na mój żołądek. Tylko zwykły, standardowy. No i zobaczcie, zobaczcie. Teraz praktycznie co chwilę jakiś zombie wyskakuje, no i... Ostatnio to... Teraz z różnych stron, ostatnio tak pędziły z jednego kierunku, że rzeczywiście miałem wrażenie, że to jest, nie wiem, jakieś coś typu Orcs must die. W tym wypadku zombies must die. No cóż, już dawno nie było żadnego zombie, więc nie czuję się specjalnie zdziwiony obecnością tego. No dobra, ale w tej chwili to było chyba na tyle. Teraz sobie popłynę... teraz chyba sobie popłynę do domu. Dobra, jedno zetniemy. O, sadzonka. Popłynę sobie do domu, żeby zabrać stamtąd nożyce. A wtedy sobie wezmę trochę lian. No i przyozdobię dom. No cóż, sądzę, że drogi do domu raczej nie będę kręcił, bo co może się tam przydarzyć? Ile grzybów. Niemniej mięso zawsze się przyda. No, także widzimy się, jak już sobie wezmę nożyczce. Może jeszcze wtedy trochę pogadamy. No i już płyniemy z powrotem, razem z nożycami. Przy okazji zostawiłem te wszystkie łupy, niepotrzebne przedmioty w domu. No bo co, ja będę ze sobą targać. No i wracamy obciąć parę lian. Haha, ABS zadziałał, nie wpadłem w poślizg. Mam wrażenie, że poprawiono mechanizm... No, miałem wrażenie, że poprawiono mechanizm wysiadania z łódki, że
rzeczywiście po wyjściu się nie spada w wodę, tylko jest na łódce i można zeskoczyć na ląd. No ale no, jak widać, najwyraźniej nie do końca zawsze to działa. W ten sposób mogę sobie ułatwić życie. A po co mam sobie życie utrudniać, jak mogę ułatwić? Zaraz. A nie, jednak tylko jedna wypada. A, trzeba będzie w ten sposób. Wiecie, myślałem, że to będzie tak jak z trzciną, że ja ją ucinam od samego dołu, czy powiedzmy od środka, i wypadają mi z niej wszystkie. Ale tu widzę, że jeżeli wezmę tą górną, to tylko ona wypada, pozostałe jakby nie, więc trzeba od dołu. Tak w ogóle to nie wiem w sumie, czy trzcina na wszystkim rośnie, że ona tak w dół zawsze. Ona zawsze w dół się pnie, czy co? No nic, zawieszę sobie i zobaczymy. Na ziemi jest. Podskakiwać ci się zachciało, to teraz ci zimno będzie. Chociaż nie, zimno to będzie ci dopiero po następnym update'cie, jak z powrotem będzie śnieg w biomie zimowym. O, jajecko. No. Także co nas tu ciekawego jeszcze mogłoby spotkać? Ogólnie całkiem fajne miejsce. Może tu kiedyś coś zrobię, jakąś kolejną bazę wypadową, czy co? No i w porównaniu z moim starym miejscem dużo, dużo mobów. Ile grzybów? Ja nie wiem, może to po prostu już było w kodzie tego update'u 1.8. O, okoliczne też się rozpadają, czy to jakiś większy był? Że po prostu to jest ten taki teren biom grzybowy, czy jak to tam się nazywało. No i wtedy to miałoby sens, że takie wielkie drzewa, liany, wszędzie mnóstwo grzybów. Brakuje jeszcze tylko tych takich krów z grzybami. No ale zobaczymy po update'cie. Swoją drogą jestem ciekaw, jak daleko będę po update'cie musiał iść, żeby dotrzeć do jakichś takich nowo wygenerowanych obszarów. Bo to rzeczywiście wygląda, jakby tu powinno się wszystko zmienić w ten teren grzybowy, ale no wiadomo, że samo z siebie nic się nie zmienia. Jaka masa. Grzyby chyba cienia potrzebują, tak? No dobra, posadzimy je u mnie też pod jakimś drzewem i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, grzybów ci u nas dostatek. Świni bym chciał. Mam trochę tego mięsa z kurczaków, ale jednak. Zaraz, stek był ze stajni. W sumie to krowę bym chętnie zobaczył.
To jest bardzo wydajne zwierzę, i mięso, i w ogóle, i skóra. Ale wiadomo, że nie można mieć wszystkiego. No szkoda, że już stamtąd nie widać. Ale i tak nieźle się sprawdza jako punkt orientacyjny. Może następnym razem wybudować coś monumentalnego? Nie wiem. Jakąś piramidę, żeby była masywna, nie tylko wysoka. Tutaj powinno być z większej odległości ją widać. Dopóki nie zniknie tak jak tamte lądy za mgłą, to będzie dobrze. O, i właśnie dlatego tu w ujściu mam pochodnie. Znaczy nie, żebym przegapił tą wieżę, bo to jednak było ciężkie do wykonania. Ale jednak takie oświetlone wejście do portu. Do przystani przed domem. Fajna sprawa. Strasznie szybko rosną te trzciny. Nie widzę sensu nawet, żeby robić jakąś farmę trzciny, skoro sobie można posadzić parę przy brzegu i... praktycznie, nie wiem, już za dwa staki chyba tego mam. No, za wcześnie pochwaliłem to poprawione wysiadanie z łódki. No dobra, to co, testowo sobie... No, już ci obciąłem, to spadaj. Testowo sobie gdzieś tu damy, może tutaj. Na szkle się nie da. Chociaż na panelu się nie da, więc może się da na... A, na takim się da. A, zniszczyłem sobie. Ale... zaraz wymyślimy coś tu jeszcze może fajnego. Nie wiem, może mosty sobie tym ozdobimy, albo co? No, zobaczcie, fajne drzewo. Pół brzoza, pół coś innego. Taki mutant. Że też jeszcze nie poszedł do tych... Akademii doktora Xaviera. Ciekawe, czy na innym drzewie by się przyjęło. Dobra, jak mówiłem... A, ja to jeszcze koło tego glowstone'a dałem, to rzeczywiście ciemno miało jak... No dobra, zobaczmy, damy tu jednego takiego grzyba. Tu jednego. A gdzie ten drugi rodzaj grzybów? A. Numer zasłonił. No to tego damy tu na przykład. Tutaj. No i na razie starczy, zobaczymy czy coś z tego będzie. Chociaż to nadal może być troszkę za blisko jakiś pochodni czy czegoś. Nie wiem, czy w tej chwili potrzebny mi proch, ale lepszy nadmiar niż niedomiar. No to posadzimy jeszcze ze dwa grzybki gdzieś tu pod jakimiś drzewami. Powiedzmy jedno tutaj. To ja tak zrobiłem, czy Enderman tu był? Zobaczymy. I jeszcze tu za jednego. Nie wiem, gdzieś jeszcze tu by się przydało, ale to... No dobra, powiedzmy tutaj. No i zobaczymy, jak sobie będą rosnąć, czy w ogóle będą. Bo jak tak porównuję tutaj, a tutaj, to jednak jest tutaj jaśnie, jest zdecydowanie. No ale chcę jakoś trafić tu do siebie, do domu, więc raczej tak zostawię. A, już mi łódka odpłynęła. No dobra, spróbuję może teraz ozdobić sobie troszkę tu. Śmiesznie było, jakby się dało na tym.
No cóż, może cię to zdziwi, ale wcale nie muszę tam do ciebie schodzić. Co nie znaczy, że tego nie zrobię. No to co, z tym mostem tak samo? O, albo tylko z glowstone'ów, to może ciekawie będzie wyglądać. Ło, zobaczcie. Mam wrażenie, że teraz wszystko tak strasznie masowo się spawni. Gdzie to jest? A, dobra. Tam jest, tam oto ten mój kanion. Zaraz mi powietrza braknie. No dobra, no to kontynuujemy robotę. Tym razem nie ma żadnych podpór, więc ten most nie trzyma się na prawach fizyki, tylko na trochę taśmy klejącej i słowo honoru. Jeszcze nic, jeszcze nic. No to cóż, to chyba by było na tyle. Troszkę sobie powalczyliśmy. Troszkę poopowiadałem. Troszeczkę zmieniliśmy design okolicy. No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko pożegnać. Także do usłyszenia, no następnym razem, kiedykolwiek on będzie.